jest młodzież, która też pewnie dopiero poznaje to dramatyczne wydarzenie, która pozna te postaci, Żwirkę i Wygórę. Powiem szczerze, że przygotowując się dzisiaj do tych uroczystości, otrzymałem od pana Jana Przywary, którego serdecznie pozdrawiam, najnowszą publikację właśnie o naszych bohaterach, która ma tytuł Synowie Ikara. Myślę, że pan Jan będzie mi wdzięczny za tą promocję. Mam nadzieję, że każdy z was obowiązkowo sięgnie do niej, aby poznać ich życiorys, ich dokonania, nie tylko sportowe, ale i wojskowe. Będziemy mogli się zapoznać, moi drodzy, z później dramatycznymi wydarzeniami, które nas dzisiaj w rocznicach gromadzi. Będziemy mogli poznać, w jaki sposób hitlerowcy potraktowali to miejsce, aby zniszczyć pamięć o naszych bohaterach, wymazać ziemię. O zabranie głosu proszę konsul generalną panią Izabelę Wołejko-Chwastowicz. Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję, że mogę dziś tutaj tłumy, nie tylko z Czech, ale z Polski. Co roku tutaj przyjeżdżał pan minister Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków żyjących za granicą. Niestety dzisiaj nie mógł przyjechać. Pozwólcie, że odczytam list. Uczestnicy i organizatorzy obchodów 90. rocznicy tragicznej śmierci polskich pilotów Żwirki i Wigury w Cierwicku Kościelcu. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, dziękuję za zaproszenie na uroczystości wspomnieniowe upamiętniające 90. rocznicę tragicznego wypadku, w którym zginęli Żwirko i Stanisław Wigura. Ze względów na inne zobowiązania nie mogę niestety osobiście wziąć udziału w obchodach. Natomiast myślami i sercem jestem z Państwem. Dzisiejsze obchody 90. rocznicy śmierci lotników to wyraz szacunku dla ich mistrzostwa, bohaterskiej postawy i patriotyzmu. Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura zginęli w katastrofie 11 września 1932 roku z powodu oderwania się skrzydła samolotu podczas burzy w lesie nad Cierwickiem Górnym, znanym dziś pod nazwą Żwirkowisko. Kilkanaście dni przed tym tragicznym wydarzeniem zostali zwycięzcami na międzynarodowych zawodach lotniczych w Berlinie, a 28 sierpnia 1932 roku na lotnisku w Berlinie na cześć Polaków zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Ten wielki sukces przyczynił się do rozsławienia Polski na świecie. Warto też pamiętać, że pogrzeb bohaterów przerodził się w wielką, narodową i patriotyczną manifestację. Tłumy z ciałami lotników przetransportowano do kraju specjalnymi pociągami, które zatrzymywały się w większych miastach, tak aby żałownicy mogli oddać hołd bohaterom. W samej zaś w Warszawie w uroczystościach pogrzebowych Żwirki i Wigury na Powązkach uczestniczył marszałek Józef Piłsudski, a według ówczesnych przekazów nawet 300 tysięcy ludzi. Oddajemy dziś cześć naszym bohaterom. Ich pamięć i chwałę trzeba utrzymywać jako dziedzictwo polskości. Niech pamięć o nich pozostanie żywa w naszych sercach. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Jan Dziedziczak, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Kompania, spocz!